Siema, witajcie. Szybkie intro. O, witajcie. Tu stuknęło, puknęło. Już odkładam. Siema, siema wszystkim. Zapraszam na taki kącik muzyczny. Szybka akcja. Nazwijmy to ten program Szybka akcja. Już wam tłumaczę, dlaczego to nagrywam. Ponieważ, jak nie wszyscy wiedzą, a może niektórzy wiedzą, a ci, co nie wiedzą, to już teraz wiedzą, zbieram płyty. Płyty CD, płyty winylowe. Mam pokaźną kolekcję. Pokażę właśnie tu na przebitce troszkę. Ale to, co jest przede mną tutaj, to są moje zdobycze z ostatnich dwóch dni. Z giełdy staroci. Winyli żadnych nie trafiłem. Ciężko jest, ale powiem szczerze, że też można znaleźć, a nawet polskie nagrania tu w Anglii. Także po kolei. Słuchajcie, koszt tych płyt, no mniej więcej chyba to tak gdzieś wyszło 7 funtów za to wszystko. No ale dobra. Santana. Popularność grupa zyskała po występie na festiwalu w Woodstock. Carlos oraz jego grupa zostali zaliczeni do inicjatorów i przedstawicieli stylu rock latynoski. Któż z fanów muzyki rockowej nie zna utworów takich jak Black Magic Woman, Samba Party czy Europa? W 1998 roku Carlos Santana wraz ze swoją grupą został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. I teraz słuchajcie, w 1999 roku Carlos Santana powrócił z albumem Supernatural, który zawierał taki przebój jak ten z Robem Thomasem, Smooth. Nawet nie wiem, ile dałem za nią, już nie pamiętam. No wiadomo. Dobra zdobycz. Aha, jest to płyta wydana już wam mówię w roku 91 z Francji. Wydanie francuskie The Best of Santana. Kolejną moją zdobyczą jest Red Hot Chili Peppers. Największe przeboje. Album dwupłytowy. Książeczką w środku i już, aha, nie dwupłytowy, bo tu jest DVD, to jest tak, DVD i muza. I teraz z którego to jest roku? To jest wydanie 2003, a muzyka pochodzi 91, 5, 9, 2002, 2003. Super płytka. Zazwyczaj, przyznam wam się, że płacę funta za trzy płyty. Tak średnio, co nie? Bo czasem się zdarzy, że gdzieś tam funt. A druga rzecz jest taka, że handlarze na przykład to chcą za wydanie, przykładowo Faith No More, 12 funtów. A ja szukam, gdzieś tam idę, jakaś babcia sprzedaje coś ze strychu. Także Faith No More, proszę państwa, jest to wydanie z roku, no gdzie tu te oczy, dziadku, 92. Wydanie 92, Faith No More. No i znowu mamy kartonowe wydanko, congratulations. Oj, bo tutaj coś jest. Także to jest Stone Soul.
Wish I was too dead to care, if indeed I cared at all. Czyli wokalista Slipknot. Teraz Roman Sidło, Singles. Hey Janet, come here, I got a present for you. Give me another chance. One, two minutes. Come on. Reżyserem filmu Singles był Cameron Crowe. Pomysł na film zainspirowała tragedia. Crowe przyjaźnił się z Chrisem Cornellem, wokalistą zespołu Soundgarden, który zabrał go na spotkanie muzyków z Seattle tuż po śmierci Andy'ego Wooda, wokalisty zespołu Mother Love Bone. Crowe wpadł wówczas na pomysł, aby pokazać grupę przyjaciół z Seattle. W tym mieście najważniejsza była przyjaźń i muzyka, i o tym jest ten film. Główną rolę zagrał Matt Damon, a muzycy zespołów Alice in Chains, Pearl Jam i Chris Cornell dostali epizody. Wytwórnia liczyła na sukces w stylu Beverly Hills, ale gdy tylko zobaczyli pierwsze kadry z filmu, gdy wokalista Alice in Chains z długimi piórami skakał na scenie, stwierdzili, że nie. Film przeleżał 9 miesięcy. Dopiero popularność grunge'u i sukces Nirwany otworzyły drogę do tego, że film się w ogóle ukazał. Film nie osiągnął sukcesu kasowego, ale stał się mianem filmu kultowego. Producenci zaproponowali dla Camerona Crowe, aby napisać opowieść o 6 przyjaciołach, którzy gdzieś tam na Manhattanie w Nowym Jorku sobie żyją i mają jakieś przygody. Cameron Crowe odmówił. I wyobraźcie sobie, że po 2 latach ci producenci wydali Friendsów. Jest to wspaniała komedia romantyczna. Można obejrzeć we dwoje, także polecam z całego serca. Czyli to jest taki romansidło, które dzieje się w czasach grunge'u w Seattle. No coś wspaniałego. Polecam, obejrzyjcie. Na pewno się nie zawiedziecie. No to dzisiejsze. Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd. Jest to wydanie też The Very Best. I to jest kompilacja z 1994 roku. Ale muszę nadrobić. Dużo słuchałem swego czasu. Ostatnio jakoś to mi wyleciało. No, kolejna. Audioslave. Sipping on gin and juice, laid back with my mind on my money and my mind. Wydanie z 2002 roku. I znowu ten grunge. Alice in Chains. Wyobraźcie sobie, że ta płytka była za 22 funty, a ja u takiej babci podszedłem, się pytam, ile za płytkę, a ona mówi: proszę? 25 pensów. Także wziąłem 5, oczywiście wziąłem 6. Proszę? Bo wytargowałem na funta. Wydanie 1990 rok, Alice in Chains. Świetna płyta. Do samochodu leci. Od razu. I teraz słuchajcie, znowu oscylujemy w okolicach grunge'u, ale ta muza kiedyś to po prostu dla mnie była taka wywalona w kosmos, że szok. Ugly Kid Joe. Nosiłem koszulkę, ukradłem mojej siostrze gośce i naginałem w niej. Także najlepsza ich płyta. Super czasy. A teraz coś dla miłośników internetowych sław. Rodrigo i Gabriela.
muzyka instrumentalna, akustyczne wykonanie utworów. Posłucham. Idzie do auta. No i tutaj właśnie jest to, co wytargowałem. Ugly Kid Joe jest to singiel. Zapowiedź drugiej płyty. Milkman's Son. No i tu są cztery kawałeczki. Kolejne. Ciekawe wydanie. Oczywiście wszystko oryginały. I pierwsze wydanie. Pearl Jam. Jest to wydanie niemieckie. Dobrze mówię? Tak patrzyłem, właśnie dziwiłem się, co to jest za wydanie. Tak, to jest niemieckie wydanie. Są tutaj utwory koncertowe, czy na przykład takie jak utwory wykonywane na Saturday Night Live w 94. w aprilu, 16 kwietnia 94, plus tam koncert 93. Świetne wydanie. Także słuchaweczki do snu. O, za to płytkę dałem całe 50 pensów. Uwaga! Woodstock. Pierwszy oryginalny Woodstock. Jest to wydanie z 1970 roku. No to muszę posłuchać, przeżyć to, po prostu muszę to przeżyć. I teraz tak, to jest tak oryginalne wydanie z tego roku, oryginalna książeczka, ale by ja jakby tutaj nagle kaska wypadła, co? Albo coś ciekawego. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, goodbye. Cały klimat tego pierwszego Woodstocku. Dobra, to lećmy dalej. To wziąłem, bo się tak trochę wytargowałem też. Queen. Czyli takie pudełkowe wydanie. Lubię te wydania. Te wydania po prostu są świetne. Z którego to jest roku? Bo nawet też nie sprawdzałem. To jest z 2000 roku. Trzy płytówka. Ups. Mówiłem. Mówiłem, że trzy płytki. Także mamy trzy płyty. Greatest Hits. A nie. Dobrze. Trzy. Myślałem, że ta ostatnia jest jakiś DVD. Także świetne. Do samochodu na długą podróż. Pewnie do Doncaster. Okej, Jimi Hendrix. Jest to też wydanie z którego roku? Z 97. The Best Of. To nie trzeba za dużo mówić. Pulp Fiction. Oryginalne wydanko. Proszę Państwa, oryginalny soundtrack, oryginalne wydanie, pierwsze wydanie USA. Pyk. A mam plakat. Nawet tutaj z tyłu jest, abym musiał wyciągać. O, nie schowałem filmów. O, właśnie. A to wziąłem, bo też się targowałem, bo ja sobie tak się targuję, nie żebym był złotówa, ale trzeba się targować. 200 szekli. Dobrze. Co? Proszę. Zaraz, chwileczkę, musimy się potargować. The Strokes. Powiem Wam, że nigdy nie słuchałem The Strokes. Może gdzieś słyszałem w radiu czy coś, ale wziąłem to płytkę, bo ja lubię te kartonówki. I to jest, który to rok jest wydanie? To jest rok 2005. No podejrzewam, że wtedy święcili triumfy. Zresztą ja tak jakoś to brytyjską muzę trochę omijałem, co nie? To The Killers, czy jakieś tam takie zespoły. No i Joe Black, The Nauseous D. Feel the greatest song in the
Tribute, najlepszy, najlepszy utwór świata. Oryginalne wydanie 2002. Proszę bardzo. No i ostatnia płytka. Oczywiście mówimy to o płytach z dwóch dni, które zdobyłem. Oryginalna ścieżka dźwiękowa do Wściekłych Psów. Hey, what's going on? You hear that? Tarantino. Czyli też nieźle mi się trafiło. Co my tu mamy? Wiecie co? Że tak naprawdę nigdy nawet film oglądałem kilka razy. Mam nawet DVD, kupiłem. Za funta? Czy tam za 20 pensów? Ale nie słuchałem w całości. Mam w samochodzie w tej chwili soundtrack z Forrest Gumpa. Świetny. Po prostu muza jest do samochodu idealna. A to jest rok 92. Czyli oryginalne. USA. Pięknie. Uwielbiam te wydania ze Stanów. Także takie płytki zdobyłem. Dajcie znać, czy chcecie więcej, żebym pokazywał Wam, co praktycznie co tydzień jeżdżę. Jakie winylki, jakie CD, czy na przykład te skrzypce również są zakupione, czy też mam lutnie z 1890 któryś. Sprawdzałem po tych numerach. Dochodziłem, także można trochę rzeczy takich ciekawych kupić. Ja uwielbiam. No i co? Dajcie znać, czy chcecie, żebym Wam pokazywał moje fanty i czy w ogóle to jest jakiś sens. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.